Wspaniały sezon. Dwa złota olimpijskie, wielka kryształowa kula. To są ponoć rzeczy, które się sportowcom śnią po nocach. Kamil Stoch, główny bohater tego sezonu, jest moim Państwa gościem. Kamil, czy Tobie kiedyś takie rzeczy właśnie śniły się po nocach? No one się nie śniły, ale były w moich marzeniach i szczerze powiem, że były w takich odległych marzeniach, gdzieś tam na końcu pewnej drogi i tak nawet za lekką mgłą. No ale w końcu poprzez, że tak powiem, wyboiste niektóre ścieżki doszedłem w końcu do tych celów i te marzenia stały się faktem. A tak się zastanawiam, jak podchodziłeś do tego sezonu, bo ty w poprzednich sezonach już przecież byłeś trzeci w klasyfikacji generalnej i stawałeś na najwyższym stopniu podium, byłeś mistrzem świata. Czy wiedząc, mając perspektywę Igrzyska Olimpijskie i ten ważny sezon, właśnie myślałeś sobie tak, to jest to, co mam zrobić, a więc ten złoty medal, walka o kryształową kulę, bo jestem w stanie to osiągnąć? Nie. To znaczy gdzieś podświadomie wiedziałem, że jestem w stanie to osiągnąć, natomiast i cały czas to wierzyłem, natomiast moje myślenie ograniczało się tylko do tego, co jest tu i teraz, do tego, co mam zrobić w danej chwili i tak. No i uważam, że to była słuszna taktyka, bo początki wiadomo, że w naszym wykonaniu są zawsze trudne. I ten sezon również nie był może jakiś wybitnie dobry, ale był solidny ten początek i później już tylko się rozkręcaliśmy. Co ja po prostu robiłem sobie po kolei swoje. Cały czas wierzyłem w to, że jesteśmy dobrze przygotowani, że cały sztab pracował na to, żebyśmy właśnie byli przygotowani na cały sezon. Nie tylko na początek, nie na środek, nie tylko na koniec, ale na cały sezon i tak też było. Kamil, nie mówię tutaj o Willingen, troszeczkę wcześniej, przed tym okresem, kiedy powoli zbliżały się Igrzyska, kiedy troszeczkę nie szło, miałeś jakieś chwile zwątpienia tak naprawdę w tym sezonie, że te Igrzyska mogą nie wypalić? Nie, tak naprawdę nie miałem właśnie chwili zwątpienia. Miałem trudny okres właśnie, kiedy był rozgrywany turniej czterech skoczni. Zaraz po turnieju były loty w Kulm, później były konkursy w Polsce i wtedy byłem w takim trochę dołku właśnie, jeżeli chodzi o moją dyspozycję, o moją formę. Ale to było normalne, bo zawsze jest po szczycie formy, później przychodzi lekki dołek i później można zbudować kolejny szczyt formy. I to był taki trudny dla mnie czas, ale cały czas wierzyłem w to, że będzie dobrze, że to jest tylko na chwilę, że tak ma być i później będzie, że za chwilę będzie dobrze. No i tak też było. No i przychodzą Igrzyska Olimpijskie, Soczi, normalny, duży obiekt. Kamil Stoch skacze, pierwszy skok, jak pamiętam, może nie najlepiej, ale później na treningach, mówię, odpaliło i poszło. Wtedy byłeś już bardzo spokojny? Tak, ja w ogóle tam w Soczi byłem spokojny. Oczywiście nie. Podczas treningu nie myślałem o tym, że ja mam zdobyć złoty medal i tylko po to tutaj przyjechałem. Oczywiście przyjechałem walczyć po jak najlepszy wynik, ale byłem spokojny w sensie tym, że wiedziałem, że mam dużo czasu, że mogę się spokojnie zapoznać z obiektem, że nawet jak coś mi nie pójdzie na początku, to jest dużo czasu na poprawki. No, tak też było. Dużo też analizowaliśmy z trenerami właśnie, co można zmienić, co można poprawić i tak dalej. I wystarczyło kilka drobnych wskazówek, kilka drobnych dociągnięć i wszystko zagrało tak, jak trzeba. Ale nie wierzę, żebyś nie czuł tego ciężaru presji oczekiwań kibiców, szczególnie po tym, gdy jechałeś do Soczi jako dwukrotny zwycięzca Willingen, a więc tego ostatniego testu przedolimpijskiego. Na szczęście było tak, że od razu po Willingen pojechaliśmy do Rosji. Nie wracaliśmy do kraju i też to mi w dużej mierze pomogło, bo jakby nie spotkałem się z takim nadmiernym, może ze zbytnią natarczywością, jeżeli chodzi o pytania, jak teraz, co teraz, wszyscy wierzą, wszyscy patrzą, wszyscy chcą, prawda? Oczywiście ja też chcę, to nie jest tak, że jak jadę na zawody, to ja mówię, że nie, no spokojnie i że po prostu jadę sobie tam tylko skoczyć. Nie, ja też chcę, wierzę, po prostu pragnę, tylko no, czasami trzeba też ambicje schować do kieszeni, a zobaczyć, po prostu trzeźwo popatrzeć na to, co się dzieje i skupić się tylko na tym, co trzeba zrobić na pracy. A to, co się stanie później, to będzie właśnie wynikiem tej pracy. Kamil, jak bardzo zmieniło się twoje życie, odkąd zostałeś dwukrotnym mistrzem olimpijskim i zdobyłeś, znaczy to wielka kryształowa kula to w tej chwili, ale odkąd zostałeś dwukrotnym mistrzem olimpijskim? Poza
częstszymi wywiadami, to nie bardzo. A mam nadzieję, że nie denerwują cię jeszcze dziennikarze. Nie. Oczywiście można czasami czuć zmęczenie i tak dalej, ale, no, ale ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest jakby też częścią moich obowiązków, że to też jest moja praca i pewne rzeczy trzeba po prostu zrobić i tak to też traktuję. Po Igrzyskach Olimpijskich oczywiście to już był ten finisz, ta walka o wielką kryształową kulę. Wiele razy powtarzałeś, za każdym razem tak naprawdę, że ty nie patrzysz na statystyki, nie patrzysz na klasyfikację, nie interesuje cię, ile masz przewagi nad Peterem Prewcem w tym przypadku. Ty po prostu robisz i koncentrujesz się na swoich dwóch skokach. I faktycznie tak było? Czy był taki moment, kiedy ty popatrzyłeś na klasyfikację generalną, aha, tak to wygląda? Było tak na koniec, wtedy właśnie, kiedy miało tak być, kiedy powinienem się skupić na pracy, to się skupiałem tylko na pracy, nie patrzyłem na klasyfikację generalną, bo wcześniej, właśnie zaraz po turnieju, jak miałem, w sumie też na turnieju, kiedy właśnie byłem liderem, byłem pierwszy raz liderem, uczyłem się tej roli, tej nowej, nie wiem, przeżywałem tą sytuację, jakby nową sytuację, no to właśnie patrzyłem na wyniki, patrzyłem kto ile ma punktów, ile mają do mnie, ile muszę skoczyć, jaki muszę wynik osiągnąć, żeby utrzymać tą koszulkę lidera i to mnie bardzo deprymowało. Dużo jakby traciłem siły, energii też, no i też dużo frustracji było przez to. A później jak sobie właśnie to człowiek uświadomił, że tak powiem po góralsku stegował, To już wiedziałem, co mam zrobić. Nauczyłem się na swoich błędach właśnie i jest jak jest. Jest jak jest, jest wielka kryształowa kula. Kamil, mówi się tak, że medale olimpijskie, owszem, ważne, bo impreza raz na 4 lata, ale to jest medal jednoimprezowy tak naprawdę. Natomiast wielka kryształowa kula to jest nagroda za mistrzowski poziom przez parę miesięcy. Jak ty to traktujesz? Traktuję to normalnie, bo tak jak wcześniej mówiłem, tak teraz też będę powtarzał, że wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany do tego sezonu. Wiedziałem, że nie tylko ja nad tym pracowałem, ale pracowało na to wiele osób, czyli cały sztab szkoleniowy, począwszy od pierwszego trenera, poprzez jego asystentów, fizjoterapeutę, serwismena, lekarza i każdy, tak naprawdę każdy ma wkład, każdy z tych ludzi ma wkład w ten sukces i bardzo wiele im zawdzięczam i będę dziękował jeszcze wiele razy i bardzo długo. No i oczywiście też moja rodzina, która mnie wspierała. I co, w zeszłym roku zabrakło mi sił na sam koniec, to mogę powiedzieć, mogę się do tego przyznać, i wyciągnęliśmy pewne wnioski, dlaczego tak się stało i w tym roku już właśnie bazując na doświadczeniu mogliśmy popracować tak, żeby było dobrze do końca. Łukasz Kruczek powiedział, że jesteś tego typu skoczkiem, który na takim poziomie, z taką wytrzymałością i fizyczną, mówię siłową, a przede wszystkim wytrzymałością mentalną, może skakać jeszcze wiele, wiele lat. Jak ty do tego podchodzisz? Czy tak patrzysz właśnie na lata do przodu, czy przed tobą teraz kolejny sezon i to jest tylko i wyłącznie ten cel? Jak najbardziej kolejny sezon. Nie patrzę na to, ile lat mogę skakać, bo po prostu tak jak wspominałem, już mówiłem w kilku wywiadach właśnie, że ktoś mnie już pytał, czy myślał o zakończeniu kariery. Byli tacy. No i ja po prostu odpowiadam w ten sposób, że dopóki to, co robię, będzie mi sprawiało radość, będzie mi dawało tyle przyjemności, ile teraz, dopóty będę to robił. I tak też patrzę na kolejny sezon. Nie pod względem, nie wiem, że muszę teraz coś osiągnąć, muszę jeszcze coś zrobić, coś wygrać, tylko patrzę pod względem właśnie takim rozwojowym. Przeanalizuję sobie jeszcze spokojnie, teraz będę miał na to czas, co można poprawić, gdzie są jeszcze jakieś rezerwy. No i skupię się tylko na właśnie na pracy nad tymi rzeczami. Kamil, powiedz, bo chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę, ile wyrzeczeń kosztuje sukces sportowy? Wyrzeczeń rodzinnych? Sport. No. Sporo. A, sporo. Sporo. To znaczy? Ile jesteś poza domem? Ile się nie widzisz z rodziną? Czy nie liczę nawet. Nawet nie liczę i nawet nie mam zamiaru tego robić, ale no największym wyrzeczeniem jest właśnie to, że nie widzę się ze swoją rodziną, nie widzę się ze swoją żoną i dlatego właśnie chciałem
Dlatego właśnie zadedykowałem złoty medal swojej żonie właśnie za te wszystkie chwile, których mnie nie ma w domu wtedy, kiedy ona potrzebuje, wtedy, kiedy ona chce, żebym był. No i też wtedy, kiedy ja bym chciał być przy niej, a mnie nie ma. I myślę, że to jest takim największym wyrzeczeniem w życiu sportowca. Każdego, nie tylko moim. A komu dedykujesz wielką kryształową kulę? Może sobie? Też sobie i swojej rodzinie, tak. Kamil, ostatnie moje pytanie. Ale też myślę, że powinienem zadedykować ją również właśnie sztabowi szkoleniowemu, który też bardzo ciężko na to pracował i też myślę, że długo na to czekał. Kamil, teraz czas na odpoczynek? Tak. A czy po części? Jest kilka obowiązków, które jakby muszę też wypełnić względem no też kibiców, sponsorów, względem mediów i tak dalej, ale to będzie raczej przyjemny czas i też oczywiście nie będę tego robił przez całe lato, tylko na chwilę, a później gdzieś Krótko. wybędę. Szczęśliwy? Szczęśliwy. Turbo szczęśliwy. My również jesteśmy szczęśliwi dzięki temu, że mogliśmy podziwiać twoje i przeżywać te wspaniałe chwile. Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski i zdobywca Pucharu Świata, był moim państwa gościem.